Nowak, zapraszam na sport. Koszykarze Hydrotraku Radom podejmą w czwartek drużynę Kinga Szczecin. To będzie mecz ligowego średniaka z zespołem walczącym o utrzymanie. King to w tym sezonie solidny średniak, który wygrał 7 spotkań, a przegrał 5. W porównaniu z dorobkiem Radomian taka zdobycz wygląda całkiem pokaźnie. Dla porównania Hydrotrak trzykrotnie schodził z parkietu w roli zwycięzcy. W zespole Kinga gra były zawodnik radomskiego klubu. To Jakub Szenk, który kilka lat temu nie mógł się przebić do pierwszego składu. W starciu z Hydrotrakiem Szczecinianie będą faworytem, ale nie murowanym, bo podopieczni trenera Roberta Witki pokazali już w tym sezonie, że potrafią walczyć z mocnymi drużynami. Mecz Hydrotrak King odbędzie się w czwartek w hali Mosir. Początek spotkania o godzinie 17:30. Radomski pięściarz Nikodem Szafarz poleci do Bułgarii, gdzie wystąpi w Mistrzostwach Europy Kadetów. Nikodem Szafarz zdobył złoty medal ogólnopolskiej olimpiady młodzieży. To jednocześnie Mistrzostwa Kraju w kategorii kadetów. Radomianin zdobył złoto w wadze do 50 kg. W nagrodę pięściarz boksingu Radom został powołany na zgrupowanie kadry narodowej w kategorii kadetów. Obecnie trwa obóz talentów przed mistrzostwami w Bułgarii. Na 23 listopada zaplanowano wylot reprezentacji Polski na zawody w Sofii. Tenisiści stołowi i KTS Broń Radom doznali wysokiej porażki w meczu pierwszej ligi z KTS Gliwice. Radomianie przegrali wyjazdowe spotkanie w Gliwicach 3-7. Punkty dla broni zdobyli tylko Artur Kalita, który wygrał oba mecze singlowe, oraz Jan Szymczyk, zwycięzca jednego takiego pojedynku. Tym razem tenisiści stołowi z Radomia przegrali spotkania deblowe. Po porażce w Gliwicach broń jest na 7. miejscu w tabeli grupy południowej. Radomianie mają na koncie 6 punktów zdobytych w 7 meczach. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.